Witam na kanale Strzelackie Triki z Ameryki i dzisiejszym tematem miało być odpowiedź na pytanie, czy lepiej kupić stare obrabiarki, stare maszyny, czy lepiej kupić nowe. Ale zanim do tego przejdę, odpowiem na wiele powtarzających się pytań, które dostaję przez e-maile. I prawidłowość jest taka, że im bardziej świat jest zamknięty i różne rządy zamykają ludzi, tym więcej dostaję e-maili, dlatego że pewnie ludzie siedzą w domach i coś im tam po głowie się majaczy, jakieś tam myśli kołaczą i piszą do mnie. Taka jest moja konkluzja, może jestem w błędzie, ale tak właśnie się ostatnio stało, że dostałem dużo więcej e-maili niż zazwyczaj, no i zbiegło to się właśnie z zamknięciem świata. U nas też jest jak jest, nie jest jeszcze. Nie wiem, kiedy będzie jeszcze dobrze, ale aby gorzej nie było. Więc tak, dlaczego powiem na końcu, odpowiem na to pytanie? Dlatego, że pojadę do kolegi na warsztat, tam z którego mogę korzystać, kiedy potrzebuję, kiedy chcę. I tam mamy obrabiarkę, mamy bardzo, bardzo starą formatówkę, gdzie wózki jezdne. Ci, co są w temacie, to wiedzą, że od lat 90., koniec 80., to już wózki jezdne u formatówek były aluminiowe. Bo technologia wytłaczania, czy tam odlewania aluminium i potem obrabiania poszła tak daleko, że było to najtańsze i maszyny były najlżejsze i po prostu robienie tego było najbardziej opłacalne ekonomicznie. Przedtem te maszyny miały wózki żeliwne. Tak jak frezarki, strugarki, wszystkie maszyny starsze miały wszystko, korpusy miały odlewane żeliwne. Teraz to w zasadzie tylko, tak jak ja patrzę u siebie tu na strugarkę, tylko blaty mamy, czy nawet na frezarkę, blaty mamy tylko żeliwne, a reszta to jest wszystko blacha gęta. I to jest często jedynka blacha na tych tanich obrabiarkach, to jest blacha jak na puszce od piwa, że jak dobrze kopniesz butem, który ma czub metalowy, to się normalnie to wegnie, prawie że przebije. No wszyscy oszczędzają na materiałach, no i jest taki jak jest, ale mówię, postaram się pokazać wam te maszyny, dlatego że mamy taką formatówkę 350 piła tam wchodzi, 14 cali. I rzadko je używamy, bo ciężko na tym robić, ale no, jest użyteczna, dlatego że właśnie duża piła wchodzi na nią i nieraz jakieś tam bele, że trzeba przeciąć w całości ładnie, równo, to ją się używa. Więc na początek, żebym nie zapomniał, bo oczywiście zawsze zapomnę, więc zawsze coś zapomnę, nie to, że wszystko. Po prostu pewnie za dużo tego jest. Mam tu ściągawkę, dlatego czytam. Mam taką wiadomość od osób prowadzących dystrybucję moich książek, że zamawiać można do końca promocji, a promocja jest do 24 grudnia. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to może zamówić i za pobraniem później, jak te książki dojdą do niego, to wtedy zapłacić. To jest taka wiadomość, że można zamawiać do końca promocji, a potem za pobraniem zapłacić. To jest jedna rzecz. Właśnie, także wejść na mediapartner24.pl albo sklepdrewno.pl i tam albo poczytać komentarze, ci co poczyta. Już przeczytali, zostawić proszę komentarze, a ci, co są zainteresowani, to znajdą tam właśnie możliwość zakupu. Zaczynamy od pytań. Tu zapisałem sobie pierwsze, takie najnowsze, bo w odcinku 262 pokazywałem wam, jak mojemu pracownikowi kleję na 45 stopni panele podłogowe i dostałem mnóstwo pytań, na jaki klej kleję i czy to jest jakiś specjalny konstrukcyjny klej, czy zwykły stolarski. Nie, to był zwykły stolarski, takiego jak używamy do drewna, do wszystkiego.
Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że na wierzchu panel ma laminat, to jest na MDF-ie. I MDF się klei normalnie zwykłym klejem do drewna. Także potem cała ta konstrukcja, to on to kleił na jakiś konstrukcyjny klej. Plus to, że jeszcze wpuścił w całą tą konstrukcję piankę taką uszczelniającą, bo ona się rozchodzi i bardzo klei się, także to wszystko potem był już taki solidny monolit. Natomiast to było klejone właśnie dla tych, co pytali mnie w odcinku 262, to było klejone na zwykły klej stolarski do drewna. Potem pytali mnie ludzie, w odcinku 49 pokazywałem, jak na ukośnicy ciąć takie bardzo ostre kąty, tam 70 stopni i więcej. I dostałem pytania, na co to kleić? Są odpowiedzi są dwie. Jedna jest, jeżeli to są jakieś, jak to moldingi, jak to powiedzieć, listwy profilowe nabite na, że to są, mają być jakieś panele ścienne. To jest, często się trafia, jak idą schody i zawrotki tych schodów i na ścianie musi być panel i po prostu te schody mają jakieś tam pochylenie, to wtedy wychodzi nam taki właśnie, kurde, trójkątny na 75 stopni molding, który trzeba zaciąć właśnie tak. I normalnie klej stolarski i 23 gauge, czyli tam poniżej 0,8 mm to są gwoździki. Nie strzelamy w rogi, tylko strzelamy do panela. I klej na rogu zwiąże, potem farba to zakryje i wygląda to pięknie i się trzyma. To jest jedna rzecz. Jeżeli one muszą być sklejone w całości i dopiero nabite, to często się używa, są teraz dwuskładnikowe kleje takie super glue szybkie, że się sprejuje jednym albo sparuje jedno część, potem się sprejuje i to wiąże. Nie mam tu wam, żeby go pokazać, bo taki jeden mamy na wenie, dlatego że ten klej jest potrzebny na robotach, nie na warsztacie. Na warsztacie to zazwyczaj używa się tylko i wyłącznie klei konstrukcyjnych albo do drewna. Także to są dwie takie metody łączenia takich profili na takie bardzo ostre stopnie, że na super glue albo na zwykły klej stolarski i wtedy te panele, te profile są przystrzeliwane do panela czy do ściany. Ktoś mnie pytał, czy w odcinku 120, gdzie pokazuję, jak ciąć bez podcinaka, żeby nie było powyrywane, jakiej piwy użyć. Jeżeli tniecie to na dwa razy, to w zasadzie uwierzcie mi, nie ma znaczenia, jaka to tarcza będzie użyta. Dlatego, że w odcinku 3, który był, to był odcinek 3 na moim kanale, to był jeden właśnie z pierwszych. Pamiętam, że to był odcinek numer 3. On był nie bardzo dobrze nagrany, bo nie jest pokazane tam co i jak, dlatego obejrzeć odcinek 3, dlatego że tam jest opowiedziane wszystko, co potrzeba, żeby było powiedziane. Natomiast pokazane jest to w krótkim filmiku 3-minutowym czy 4, numer 120. Dlatego mówię, w odcinku numer 3 miałem taką, już jej nie mam, taką tarczę na 24 zęby, gdzie z tych 24 zębów 8 było wyrwane, bo trafiło się drewno z jakimś odłamkiem, szrapnelem, nie wiem, bo to jakiś egzotyk chcieliśmy i po prostu gdzieś tam tylko jęk poszedł, 8 zębów się wyrwało i piła była złą. I na takiej pile właśnie w odcinku numer 3 pokazuje, że da się uciąć każdy materiał na dwa razy i nie będzie wyrwany. Czyli 24 odjąć 8, to było 16 zębów i jeżeli na tym dało się dobrze uciąć, to znaczy, że na każdej innej tarczy też da się dobrze uciąć na dwa razy. To odnośnie tego, jakiej piły użyć przy cięciu na dwa razy. Jak zacinać na 45 stopni bez formatówki?
Nie powiem wam, bo to muszę wam pokazać, a nie mogę wam tu pokazać, bo muszę jechać na inny warsztat, gdzie mam właśnie, gdzie nie mam formatówki, tylko zwykłą piłę i wtedy pokażę wam i wtedy jeden obraz jest warty więcej niż milion słów, także muszę zrobić tam taki właśnie filmik, jak ciąć na zwykłej pile bez wózka bocznego na 45 stopni, dlatego wzdłuż, no bo w poprzek to ukośnica i wszystko inne. Ale wzdłuż właśnie jak się tnie panele, czy jakieś tam połączenia różnych elementów z MDF-u, czy z płyty, to właśnie bez formatówki to jest ból, da się to zrobić, bo na robocie nieraz to robimy. Także da to się zrobić, robimy to nieraz nawet na pomalowanych materiałach. Na robocie, bez formatówki, dlatego mówię, zrobię o tym film. Bo na formatówce to był chyba odcinek 38, 39 z tych co pamiętam, a były tam jeszcze i nie wiem, 244 i wiele innych. Wejść na playlistę cięcie i klejenie na 45 stopni, tam macie wszystkie te odcinki. Także to muszę zrobić o tym film i wtedy dopiero będę wam mógł to pokazać i wyjaśnić, jak to zrobić. Co tu mamy jeszcze? A, był... Tu nieraz wisiał za mną po tej stronie ten szablon. I pytali mnie ludzie szczerze, żeby odpowiedzieć, jak on pracuje. Powiem wam tak szczerze, jak chłop chłop, że jeżeli macie fronty, gdzie profile wystają dużo do przodu, jak dam radę znaleźć takie, bo na pewno takie robiliśmy fronty, więc wam pokażę, o co tu chodzi, że jak profile wystają dużo do przodu i trzeba w środku tych profili gdzieś tam na szuflady powiercić, to jest świetna rzecz. Dlatego, że wiertło jest tu takie długie, tylko też nie wiercimy od razu, tylko w środku tego profila naklejam taśmę, przykładamy ten szablon, rękowiertłem naznaczam na tej taśmie i sprawdzam, czy to jest dobrze, dlatego, że jeżeli profil wystaje tyle, plus jeszcze jest wpuszczony jakiś tam panel i w tym panelu dopiero trzeba wiercić, czyli jest tyle od frontu, to te wiertło, jeżeli nam pójdzie troszeczkę w tą czy w tą, to jest duża różnica i potem na uchwycie może być widać, że jest krzywo. Dlatego naznaczamy według tego, bo jest dużo szybciej i potem sprawdzi się rachu ciachu, jest dobrze i się wierci. To działa. Natomiast przy takich zwykłych drzwiczkach, gdzie po prostu są płaskie panele, czy nawet są raised panel, czyli filongi, ale tradycyjnie są uchwyty na ramiaku, to zrobimy ze sklejki, normalnie ze sklejki, nawet na robocie, szablon, przykładami jest to szybciej, łatwiej, wygodniej, bez ustawiania tego wielkiego, tego wszystkiego. To służy nam głównie do zaznaczania i wiercenia przy bardzo skomplikowanych, dużo wystających do przodu profilach. Jak znajdę zdjęcie, to właśnie to wam pokażę albo na końcu, albo zaraz, jak się skończy ta wypowiedź. Co tu jeszcze? Wiecznie powtarzające się pytanie. Jakie są wały lepsze, spiralne czy tradycyjne? To zależy do czego. Jeżeli chodzi o szybkość wymiany noży, to nie pamiętam jaka firma, ale wiem, że w 2020 roku, teraz pod koniec roku, Kępa Marzeń ma taką grubościówkę, gdzie te noże są bardzo cienkie, są jednorazowe. Je się wyciąga, przekręca, wkłada i takie noże można wymienić w ciągu 5 minut i to jest tak. Natomiast noże spiralne to
ja wiem, że to polega tylko na tym, żeby to przekręcić, ale dobrze jest, żeby to dobrze pracowało. Te noże trzeba wszystkie odkręcić, zdjąć, umyć wał, bo tam pod siły skrawania są tak duże czasami, że tam usiłuje się w te szczeliny pod nożem, tym węglikiem spiekanym, wcisnąć różne tam elementy z drewna, jak żywice i jakieś inne takie, oprócz trocin oczywiście, także to trzeba umyć i to się schodzi. Ja wiem, że raz na 3 lata, u mnie przeważnie raz na 2, raz na 3, wymieniamy te noże, znaczy się przekręcamy je, ale jeżeli już to robimy, to zajmuje to około 2 godzin, żeby to zrobić dobrze. Także to nie jest takie, jakie stan. Dlatego mówię, że te wyciągane noże i przekręcane, jeżeli chodzi o zmianę, są dużo szybsze. To nie ma w ogóle żadnego porównania. Ani z tradycyjnymi nożami, ani z nożami z węglików spiekanych. Ale dlaczego tak te wały spiralne zyskały popularność? One się nie powinny nazywać spiralne, to się mówi potocznie spiralne. To są helical. To technicznie ci, co tam inżynierowie w tym siedzą, to wiedzą dlaczego, co i jak. Ale fakt, że te noże są ułożone po spirali, ale nie są przekręcone, tylko są prosto cały czas, ale cofnięty. Jeden, jeden i one są tak po prostu po spirali prosto ułożone. Co to powoduje? To, że jeżeli mamy cały długi nóż i wy, załóżmy macie 40 czy 60 grubościówkę, to cały bal ten nóż bierze za jednym razem i ten wiór jest długi i 99% wyciągów w ciągu pierwszych 2 minut do 5 minut było zawsze zapchane i wszystkie grubościówki ze zwykłymi nożami, zwłaszcza jak się robiło na drewnach nie liściastych, tylko z żywicą, gdzie ten wiór się bardziej trzymał, to po prostu wszyscy mieli pozdejmowane zawsze to i wręcz łopatami odwalali trociny od grubościówek. Uczeń zawsze jakiś tam stał i wypierdzielał, zwłaszcza w zakładach, gdzie okna robili, sam to widziałem. Że stał uczeń, kurde, 8 godzin i odwalał, bo oni po prostu wywrotkę drewna przestrugiwali. W całości na chyba to była 80 grubościówka, więc tego wióru tam szło. Natomiast nawet na szerokich grubościówkach, ale jeżeli jest wał spiralny, to ten każdy nożyk bierze oddzielnie i te wiórki są bardzo drobne. Naprawdę są drobne i nie powoduje to w ogóle żadnych problemów w wyciągach. Naprawdę żadnych. Które noże dają lepszą powierzchnię? Nóż tradycyjny, z mojego doświadczenia, nóż tradycyjny albo taki wyciągany, bo na takich obrabiarkach też pracowałem, co prawda to już było kupę lat temu, ale no bo wały te spiralne już mam dobrze ponad 10 lat, a przedtem właśnie takie wyciągane miałem. Także przez pierwsze tygodnie użycia przy takim moderate użyciu, czyli takim nie że 16 godzin na dobę to napierdziela, tylko tak normalnie, że jak w zakładzie usługowym się robi, to przez pierwsze 2 tygodnie nie ma różnicy, dlatego że nóż i ze stali szybkotnącej i z węglika spiekanego daje powierzchnię bardzo podobną i mogą ślady zostawać tylko nieraz po nożu, ale jeżeli to jest dobrze ustawione wszystko, to że 3 noże czy tam 4 na raz nam biorą ładnie, to wał spiralny i wał tradycyjny, powierzchnia jest bardzo zbliżona, a potem przecież i tak to trzeba wszystko szlifować, bo jak trzeba nałożyć bejce, to pamiętajcie, że po struganiu następuje mikrozgniot i tam, gdzie poszlifujecie i tam, gdzie nie poszlifujecie, to bejca przyjmie się zupełnie inaczej, jakby to był w ogóle inny produkt. Także nieważne, że to jest jak szkło po grubościówce, trzeba to często wyszlifować, żeby jednakowo przyjęło kolor, czy jednakowo przyjęło lakier. Dlatego to jest w sumie
nie jest takie aż ważne, jaka ta powierzchnia jest po grubościówce, choć po tygodniu, dwóch zaczyna się pojawiać różnica. Po miesiącu już jest różnica, dlatego że po miesiącu to zazwyczaj noże zwykłe stalowe musicie już wymienić. Przy sporej produkcji musicie wymienić, naostrzyć. Natomiast karbajdowe przez cały rok będą Wam chodzić i będzie tak samo, jak to się mówi, akceptowalna powierzchnia. Także głównym plusem węglików spiekanych i tych głowic to jest spiralnych, to jest to, że zmienia je się bardzo, bardzo rzadko. Hobbysta pewnie raz na 10 lat. Natomiast no, noże tradycyjne, zwykłe, stalowe to trzeba, mówię, no co miesiąc to przynajmniej, a ustawianie tego to jest bór w 4 literach, a nawet te wyciągane na szybko, to je też trzeba po prostu, mówię, no co miesiąc trzeba je wymienić, bo to są, no noże to są stalowe. Co ja sądzę o gadżetach dla hobbystów? Co ja sądzę o gadżetach dla hobbystów? Powiem Wam tak. Są dwa, każdy kij ma dwa końce. I jest tak, że jeżeli ma się dużo sprzętu i zero talentu, to mniej można zrobić, niż ma się talent i wiedzę i nie ma się żadnych gadżetów, tylko podstawowe narzędzia tradycyjne stolarskie, czyli tradycyjne maszyny. I to jest jedna rzecz. Natomiast czy gadżety ułatwiają pracę? Tak. I muszę zrobić Wam odcinek, dlatego że jak pojadę pokazać Wam maszyny do mojego kolegi właśnie te, tą starą formatówkę, która ma żeliwny wózek boczny, suwający i stolik, wszystko jest żeliwne i w ogóle to tyle waży, że jest spokojnie kuloodporne, bo to jest z takiej, kurde, nie wiem, no centymetrowej blachy uspawane, cała reszta konstrukcji, oprócz tego, że blaty i wózki są żeliwne, to ma też tam frezarki. Frezarka jest też żeliwna, bardzo dokładna, dokładny miała system tych mikro, to się nazywa mikro ustawień. Oprócz tych takich u góry, co się przesuwa całą prowadnicę, to jeszcze jak się już ustawi, to jeszcze można jedną prowadnicę albo drugą ustawić do przodu albo do tyłu, w zależności jak gruby jest wiór, to na grubość tego wioru się przesuwa i wtedy nie ma tego snipe, czyli tego podcięcia na końcu. Ale to mówiłem chyba w którymś odcinku o frezarkach, jest taki playlista frezarki, także zobaczyć tam, ale do czego zmierzam? Że muszę zrobić taki odcinek, żeby udowodnić, że w tej chwili gadżety i może nie gadżety, nie, gadżety też, ale jak to kurczę powiedzieć, przyrządy pomocnicze powodują, że hobbyści często mając te przyrządy są w stanie zrobić, jeżeli mają wiedzę, lepsze produkty niż zawodowcy 10 lat temu. To jest tak jak przy nagrywaniu muzyki. O, bo mam kolegę, który gra w kapeli metalowej i oni tam nagrywają i on mówi tak, kiedyś tam rozmawiałem z nim niedawno, on mówi tak, John, jak nagrywaliśmy płytę 10 lat temu, to musiało być studio i mówi, konsola była na 10 stóp, czyli to jest jakieś 4 metry i tam te wszystkie potencjometry, to wszystko. I to jeszcze było, mówi, 10 lat temu. Teraz jest puste studio i dwa laptopy. I oni to wszystko, to co było na tych konsolach, to oni obrabiają teraz to na dwóch laptopach. Także, mówi, tak naprawdę to jak wygłuszone pomieszczenie, to u siebie w piwnicy można nagrać i to będzie lepsze niż 10 lat temu było nagrane w studiu. Ja się nie znam. Może ktoś się z tym nie zgodzi, ale ja nie wiem, bo ja nie, po prostu nie nagrywam ani profesjonalnie, ani nieprofesjonalnie tak naprawdę. Także nie wiem, ale to jest to, co ten kolega mi powiedział.
to jest taka właśnie konkluzja, bo ostatnio przy tej frezarce on miał problem, że ja mam tą frezarkę Grizzlego, tą dużą, i ona ma kanałek na T w kształcie, że tego nie można wyjąć, tego jak się włoży w pust, to już nie można tego wyciągnąć, do nacinania drzwiczek. Są takie odcinki, jak pokazuje, jak ramiaki nacinać. I on z tym miał zawsze problem, bo po prostu takiego wpustu w tym blacie nie ma wzdłuż prowadnicy, ma w poprzek prowadnicy. Do czegoś, nie mam bladego pojęcia, do czego to mogło być, bo ta maszyna jest też lata 70., więc... Ale wzdłuż nie ma i nie można było tego zrobić w sposób bezpieczny w miarę, i zawsze były kombinacje, często ja mu nacinałem filongi albo ramiaki, bo po prostu ja mam wózek zrobiony do nacinania ramiaków, a on tego nie mógł zrobić. No ale powiedział, że już mu głupio ciągle mnie molestować, więc że on chce coś tam zrobić. I planował nawet w tym żeliwnym blacie jakoś to wyfrezować, kanałek albo... No i tak dumaliśmy przy tej maszynie, dumaliśmy i się okazało, że mówię, posłuchaj, może to jest taki produkt, który widziałem w katalogu danej firmy, i mówię, słuchaj, to nie jest, to jest, mówię, 60 czy 80 dolarów, spróbuj to, bo wydaje mi się, że to może być rozwiązanie na wszystkie twoje bolączki. No i rzeczywiście zrobił wczoraj, albo przedwczoraj, robił drzwiczki i mówi, Jan, to jest po prostu genialny przyrząd. Więc jak pojadę, to wam pokażę to, jak to wygląda. Ja byłem wtedy, jak on to nacinał, i próbowałem, jak to wychodzi. Dlatego ja sobie też zamówiłem taki gadżet, dlatego że to jest lepsze teraz dla hobbysty niż 10 lat temu, co było oferowane dla zawodowców. Także... Na koniec tego filmu pokażę wam właśnie te stare maszyny, tam będzie kilka minut pewnie, jak mi się uda, bo jest bardzo, bardzo rano jeszcze, więc tam jak pojadę, to jeszcze nie powinno być pracowników, no bo jak pojadę, jak oni już będą, no to maszyny będą napierdzielać i nie będę mógł sfilmować. Ale tam mówię, zaraz pojadę, kilka minut nakręcę wam, pokażę jak te maszyny wyglądają. Także jeszcze raz mówię, na mediapartner24.pl i na sklep drewno.pl można nabyć moje książki. Książki są jeszcze z promocją 30% do Wigilii, do 24 grudnia. I jak dostałem wiadomość, że można zamówienie złożyć do końca promocji, a potem odebrać za pobraniem. Jest taka możliwość. Także to też chyba ważna rzecz dla wielu, ta wiadomość. No co, tak jak mówiłem, muszę zrobić ten film właśnie, jak ciąć na 45 stopni wzdłuż bez formatówki. Mam nadzieję, że teraz w zimę będę mógł wam to zrobić, że będę miał trochę więcej czasu, i jak przyjdzie ten gadżet do frezarki, to wam też pokażę, o co tu chodzi, co i dlaczego. Ta formatówka większa jest bardzo rzadko używana, ale tu jest przykład na to, że zwłaszcza jak solid musimy ciąć, czyli te drewno, tu wchodzi piła 400, jest duża, ale widać, że to jest wszystko spawane, że to jest po prostu... Wózek nie jest aluminiowy, tylko wózek jest żeliwny i wszystko jest żeliwne i jest tak grube, że można powiedzieć, że jest kuloodporne, że no już takich maszyn nie robi się od 40 lat, bo ta maszyna to jest o wczesne lata 70, także no ale nadal się trzyma i nie można ubliżyć, po prostu tylko jest ciężka do roboty, bo wózek jest żeliwny i jest bardzo duży wózek, ale jest wszystko żeliwne. Nawet wózek boczny jest żeliwny, także no mówię, w tej chwili to bardzo rzadko używamy, jak musimy coś grubego przeciąć, jakieś grube drewno, a tak to
a tak to tego nie używamy. Tu jest bardzo stara, z takim mikro nastawianiem frezarka. Ona jest dokładniejsza niż nowe. Teraz można kupić. Jaki był z tym problem? Bo to jest frezarka mojego kolegi obecnie. Taki, że ona nie ma tu list wpustu do frezowania. I do frezowania drzwiczek. I z tym był problem. I on miał to przerabiać, żeby tutaj kombinować coś jakieś tam, żeby wózek jeździł. I po przyjrzeniu się tematu wymyśliliśmy coś innego. Frezarka oczywiście ma bardzo porządny czterorodkowy wózek. Nie wózek, tylko feeder, podajnik. I jaki jest problem z tą frezarką? Czego się jej pozbyłem? Dlatego, że ona ma wrzeciono tylko na 3/4, czyli to jest na 19 mm, a ja używam większych frezów i zazwyczaj mam 1 1/4, to jest 30 mm. I tutaj jest ślad, ale to jest extension, czyli blat połączony żeliwny na śruby od spodu i nie ma tego właśnie, jak mówiłem, wpustu i był problem, żeby frezować drzwiczki. Włączył się nawiew, więc nie wiem, jak to będzie słychać. Więc po przyjrzeniu się tematowi stwierdziliśmy, że zamiast przerabiać maszynę, to trzeba kupić hobbystyczny sprzęt, który będzie służył lepiej niż dla zawodowca, niż wszystkie inne przerabiane rzeczy. I jak on mi przyjdzie, bo jak ja zobaczyłem, jak to działa, to postanowiłem i sobie też kupić, dlatego że jest dużo łatwiejszy w użyciu niż tradycyjny wózek, którego używają zawodowcy od zawsze. Także jak przyjdzie mi paczka z tym, to nieważna jest firma, bo można innej firmy też kupić, ale ważna jest konstrukcja, jak to jest zrobione, że tu się trzyma dwoma rękami, tu się ustawia szerokość ramiaka, tu jest listwa z tyłu, żeby nie wyrywało. No i tu się przestawia, po prostu jest docisk. I ten wózek można po prostu włożyć sobie gdzieś to indziej, ten ramiak, i tu podjeżdża się. Ta listwa jest na stałe, że widzimy, sklejka, czyli działa jako osłona od razu. Jest ustawiona w tą i tu do tej podpórki z tyłu idealnie prostopadle. A dlaczego to ma takie znaczenie, to wam powiem, jak przyjdzie do mnie, dlatego że okej, give me a moment, bo widzę, że już tam czeka człowiek, przyszedł, żeby robić drzwiczki na tym, na się frezować. Także tu leży cały wózek drzwiczek do właśnie do wyfrezowania, więc część już jest pocięte tych listew i tu nie wiem, czy to będzie widać. O! Wracając do meritum sprawy, czy warto kupić maszyny używane, czy lepiej kupić nowe? Powiem wam tak, że w latach 60., 70., 80. jeszcze były maszyny używane jakościowo lepsze w stosunku do maszyn nowych. Dlaczego? Dlatego, że nie było to projektowane, że to musi się za jakiś czas zepsuć i że trzeba wyrzucić na śmietnik. Było to robione tak, z taką myślą, że to ma służyć jak najdłużej i praktycznie, tak jak powtarzałem w wielu filmach, ja miałem obrabiarkę, strugarkę na przykład, gdzie była, wszystko było żeliwne, korpus, blaty, wszystko było żeliwne i ona do tej pory jeszcze u ludzi pracuje,
Wiem, bo dowiadywałem się właśnie, gdzie ona może być. I znajomy dowiedział się, że ta maszyna pracuje do tej pory, czyli to była maszyna chyba 52 rocznik, czyli dawno już na emeryturze powinna być, a tak jak ja mówiłem, zmieniało się tylko łożyska co kilka lat, tam co 5, co 6 lat, i bo na tyle wystarczały, i noże, i w zasadzie tyle, nic się tam więcej innego nie działo. Nawet łożyska na silniku nigdy nie były wymienione. Za mojej jak gdyby zabytności tej maszyny u mnie. Także nie wiem, czy po 70 paru latach te łożyska na silniku teraz ktoś wymieniał, czy nie, ale za mojej bytności one nie były wymieniane. Także mówię, no te maszyny były projektowane tak, że mają służyć na lata. I przykładem jest ta chociażby formatówka, która ma żeliwny blat. Dlatego, że taką teraz maszynę bardzo ciężko gdziekolwiek znaleźć, dlatego, że one poszły wszystkie na złom. Nikt nie chciał tego dotknąć, dlatego, że no ciężko na tym jest robić, bo to jest ciężki wózek żeliwny. Ale taka sprawa jest, że jeżeli jest popyt i podaż, i jeżeli nowe maszyny z Chin weszły za śmieszne pieniądze, to te stare, jeżeli nikt tego nie chciał kupić, wiadomo, że magazynowanie tego jest dużo droższe, często było, niż cena tego produktu, więc po prostu palnikami to cieli normalnie na złom. Sam widziałem takie akcje, serce bolało, ale właściciel budynku mówi tak, firma się zamknęła, facet przeszedł na emeryturę, nikt tego nie chce kupić. On powiedział, rób z tym to chcesz, sprzedaż to twoje. Nikt tego nie chciał kupić, a potrzebuje, żeby był budynek pusty dla kogoś innego, bo po prostu muszę wynająć halę. Pocięli palnikami, wywieźli na złomie tyle. Także takie stare maszyny z lat 60., 50. są już bardzo rzadkością, z 70., 80. częściej można kupić, zwłaszcza te tradycyjne obrabiarki, jak frezarka, strugarka, grubościówka, no i wszelkiego rodzaju właśnie piły tarczowe, czy tam pilarki tarczowe. Natomiast nowe maszyny, znaczy nowe, na przykład CNC maszyny, używanych nie warto kupować, dlatego że to są po prostu zbyt dokładne maszyny. Jak one są już wypracowane, to potem jest problem, żeby części do tego kupić. Bo to tak jak z telefonami. Wchodzi nowy model, za 5 lat ta maszyna jest nic nie warta. Mniej kosztuje, więcej kosztuje magazynowa powierzchnia, gdzie ona stoi, niż ta maszyna, dlatego że często nawet firmy, które robiły komponenty, są po prostu upadły, i nawet kolega mój, z którym współpracuję często, mówi, ty słuchaj, jest CNC do kupienia, znaczy CNC do kupienia. Ja mówię, jaka? No mówi, 4x8 płyta wchodzi. Ja mówię, a ile? Za 5 tysięcy. Ja mówię, człowieku, za 5 tysięcy to ty strugarki nie kupisz, to jest gdzieś tam jakiś haczyk. Ja wiem, ty się dowiesz, czy w ogóle ona chodzi, jakie części. No i się okazało, że no nie trzyma te serwo, co ciągnie tam, że nie trzyma coś tam, a pompa była taka, że nie można właśnie tej chwili teraz pompy kupić. Ja wiem, no i co, na cholerę się to potrzeba. Także właśnie tak to się odbywa, że obrabiarki, które są sterowane numerycznie, które są stare, przy tym, że teraz te maszyny robią roboty, to dlatego one są tak tanie. Inna sprawa, że są tak zaprojektowane, że mają się za jakiś czas zepsuć, więc dlatego też są tak tanie. Nie warto kupować używanych, dlatego że jeżeli ona jest wypracowana i trzeba pamiętać, że ona jest zaprojektowana, że ma się zepsuć, to jeżeli jeszcze się nie zepsuła, to zepsuje Wam się wkrótce. Także zapomnieć. Natomiast mówię, przy stolarstwie tradycyjnym, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to kupić stare maszyny, zwłaszcza te
Te najstarsze, te żeliwne. Sprawdzić tylko, czy tak. U grubościówki, czy blat nie jest pęknięty. Bo zwłaszcza u trzystronnych często się zdarzało, że blat był pęknięty. Ja tak o też kupiłem swego czasu. I to był naprawdę duży problem, żeby ten blat pospawać. I trzeba było jeszcze wzmocnienia stalowe dać. No i potem ona cięła, pracowała pięknie, ale to był praktycznie miesiąc czasu walki z tym. Także, no mówię, u grubościówki blat czy jest niepęknięty, u strugarki czy jest prosty, czy te mechanizmy pracują. U frezarki, no co, jeżeli nawet łożyska Wam nawrzecione siądo, to łożyska zawsze można wymienić. Także takie maszyny zawsze warto kupić, dlatego że one często są tak śmiesznie tanie, a wręcz można ją wziąć tylko za cenę zabrania. I na przykład taki przykład mam, kurde, po prostu. Człowiek, który nigdy nie robił w płytach, kupował jakąś obrabiarkę, chyba starą jakąś tam ukośnicę czy coś i była do sprzedania, znaczy do zabrania oklejniarka. Taka nie za duża, tam chyba z 5 metrów długości może miała, no może 4,5. On nie robił, nie znał się nic. I facet zamykał warsztat i mówi, posłuchaj, tego nikt nie chce kupić. Jak ty to dasz radę zabrać, to jest twoje. No i on to zabrał. I stoi to teraz 5 lat. Nawet tego nikt nie uruchomił. Jak ja na to popatrzyłem, to ja mówię, ty, no 10 lat temu to było dobre, teraz to o tym zapomnij. Także tak to wygląda. Wiadomo, że nowe obrabiarki są dokładniejsze często, ale to tylko jeżeli chodzi o te, tak jak mówiłem, sterowane numerycznie. Wszystkie piły, wiadomo, metrówka, poziom, ta, culaga, czy tam, jak to się mówi, no. Fans, cholera, zapomniałem, no ale wiecie, o co chodzi. To jeżeli nie, u tych starszych jest wszystko na miarę, ale jak ktoś jest przyzwyczajony i dobrze pracuje z metrówką i wszystko umie ustawić dobrze na miarę, to niepotrzebna mu jest elektronika, dlatego że niech ta elektronika padnie i on jest zgubiony jak dziecko w lesie. Także ja lubię maszyny, które są sterowane mechanicznie, czy nawet fizycznie, żeby to trzeba ustawiać, dlatego że miałem możliwość widzieć, co się dzieje, jak maszyny sterowane numerycznie łapią jakiś błąd w oprogramowaniu albo jak oprogramowanie siada. To po prostu ci ludzie, ci operatorzy są zgubieni jak dziecko we mgle i obrabiarka za setki tysięcy dolarów stoi i trzeba ciąć normalnie na zwykłej kajzece. Także to tak to wygląda. Dlatego mówię jeszcze raz, jeżeli ktoś ma możliwość tych tradycyjnych obrabiarek kupić na początek, warto, bo one są naprawdę w śmiesznej cenie. Często nikt ich już nie chce wziąć, bo one wyglądają tak dziwnie. Te korpusy są takie odlewane, jakieś takie obło, jakieś, ale to były najlepsze maszyny, one nie łapały wibracji. I nawet jak ktoś ma taką obrabiarkę, teraz kupić można oddzielnie wał spiralny, założyć do takiej grubościówki, czy założyć do takiej strugarki i ona będzie forever i będzie lepsza niż najnowsza produkcja z Chin. Jak się podobało tradycyjnie, dajcie lajka, udostępnijcie proszę, dlatego że wiele osób czeka na tą wiedzę i nawet po 3 latach teraz ktoś, ostatnio miałem taki e-mail od człowieka, który mi dziękował, bo zaczyna stolarkę od 3 lat i mówi, że tyle co się dowiedział z moich filmów, to w szkole zawodowej stolarskiej się nie dowiedział, a mówi, że już go oczy bolą, bo ogląda 3 dzień non-stop w wolnym czasie, czyli no, trochę tego jest. Także jeszcze raz, miłego dnia, jak się podobało, lajka, udostępnijcie, niech moc będzie z Wami. You